kiedy już uda nam się wyszarpać arkusze z wykrojami z samej burdy, co czasami trochę zajmuje, żeby zrobić to w miarę delikatnie, to dostajemy taką gigantyczną płachtę, jedną, i ona jest naprawdę wielka. I ciężko się z tym pracuje, nawet na podłodze można nie znaleźć miejsca. Ale zobaczcie, że przewidzieli jedno miejsce, gdzie możemy przeciąć te arkusze na pół. To miejsce jest zaznaczone w ten sposób, żeby uzyskać takie jakby dwie płachty, ale troszeczkę mniejsze. I to jest jedyne bezpieczne miejsce, gdzie możemy to przeciąć, gdzie nie zrobimy krzywdy temu arkuszowi. Czyli ja sobie to przetnę wzdłuż tej linii i zajmę się już tylko arkuszem C, który jest nam potrzebny, bo właśnie na nim mamy nasze części potrzebne do uszycia topu. Czyli najpierw rozetnę sobie ten wielki arkusz na pół, żeby było mi troszeczkę wygodniej.